Dzień dobry, dobry wieczór. Kwartet Polityczny Wiesław Władyka, Bartosz Wieliński, Jacek Żakowski. Panowie, chyba się miesiąc miodowy zaczyna kończyć i zaczyna się, nie wiem, czy droga przez mękę, ale droga z wybojami. Już widać, że grzecznie i łatwo nie będzie. No nie będzie, nie będzie. Już każdy dzień, każda godzina przynosi jakieś świadectwo jakiegoś kolejnego kryzysu, czy też usiłowania podnoszenia przez tę hydrę łba, bo podnosi bez przerwy, nie przyjmuje do wiadomości wyniku wyborów. Pan prezes jest w ogóle tutaj głównym tenorem i co chwilę objawia się ten wielki rozpad praworządności systemu, z którego naprawdę trudno będzie Wiesiu, wyjść. powiedz mi jedną rzecz. Czy to jest systemowa operacja? Czy pamiętam, czy jak w tytule książeczki, którą czytała moja córka, jak była malutka, seria niefortunnych zdarzeń? Znaczy nie, ten odchodzący system inaczej nie potrafi. Oczywiście on produkuje niefortunne zdarzenia. No Czy tak. logicznie się broni po prostu, Absolutnie się tak? broni tak, jak potrafi. I jak nie potrafi, nie inaczej istnieć po Tak prostu. jak się przygotował, tak? No po to To sądy jest właśnie właśnie. dlatego to. Czyli mówisz, że po prostu wybuchają zainstalowane przez lata. Miny. Tak, To tylko jest Kevin sam w domu, no. Aha, no tylko że to akurat to bandyci są w środku. No A Kevin tak, w no tego tak. domu wchodzi, to jest ta różnica. Ja bym nie dramatyzował absolutnie, bo cóż się staje? No, cóż się stało? Sędziowie, którzy nie są sędziami, czyli ludzie przebierający się za sędziów, Nie sędziowie tylko uwalniają od przybierający, tak. odpowiedzialności nieposłów Nie posłów, no w i niesądzie. nie sądzę, tutaj nie ma o czym dyskutować. Wąsik i Kamiński nie są posłami, stracili mandaty z mocy prawa i ta decyzja A czy dzisiaj, ta marszałek cały Sejmu o spisek. tym wiesz? No Wie? marszałek Sejmu myślę, że o tym wie, ewentualnie się o tym dowie. No marszałek Sejmu nie jest jedyną instytucją, która tutaj zarządza. Są jeszcze sądy w Polsce, wbrew temu, co minister Ziobro chciał zrobić. Znaczy, generalnie widzimy, już odchodząc od sytuacji takiej stricte politycznej walki PiS-u o utrzymanie jedności, o utrzymanie się na powierzchni, widzimy, do czego doprowadziła ta cała zabawa z praworządnością w Polsce. Mamy dwa sądy najwyższe de facto, tak? Mamy dwóch prezesów telewizji. Tworzy się jakiś po prostu szalony dualizm i tak jak Właściwie mamy Hołownia, trzech, trzech jeszcze Kukliński, prezesów. tak. Jest likwidator, I nie? jeszcze do tego jest tak, więc tworzy się po prostu dualizm, chaos, państwo w najważniejszych obszarach przestaje działać. I tutaj trzeba zadać pytanie, kto się z tego cieszy, kto na tym skorzysta. Powtarzam tę tezę od dłuższego czasu, że jeżeli Władimir Putin ma jakieś plany wobec Polski, to nie takie, żeby tutaj osadzić władzę prorosyjską, która będzie uczyć dzieci w szkole rosyjskiego i śpiewać Kalinkę na Placu Zamkowym, tylko taką władzę, która po prostu będzie rządzić tak, jak Polską rządzono w XVIII wieku, tak, w stanie chaosu, anarchii, zupełnej degrengolady. I widzimy te efekty tego działania. To, co Jacek, mamy dzisiaj, to jest po prostu taki rosyjski syf. dzisiaj jest który, panowie? 3 stycznia? Czwarty. No to czy zbliża się przepraszam, nasz 6 stycznia? Myślisz o 11. Nie, nasz 11, czyli nasz 6 Nasz masz na kapelusz. Myślisz o 11. Masz na O kapelusz. tym, co będzie 11. Ja się nie. Znaczy, taki cynizm, bo też trzeba powiedzieć, ten atak na Kapitol to była grupka ludzi, którzy wtargnęli do nieprzygotowanej instytucji, ale nie byli w stanie nic osiągnąć, bo nic za nimi nie poszło, prawda? Nie mieli za sobą wojska, nie mieli za sobą policji, Nie było tak mało. nie byli Nie było tak przygotowani. mało. I czegoś takiego ja nie wykluczam. No, Hołownia rozebrał ogrodzenia wokół Sejmu. Jak tam ci ludzie się zbiorą, może wtargną. Nie wiem Głupio tego. byłoby teraz instalować je z No powrotem. tak, ale ja nie jestem za tym. No, wtargną, no to wtargną, no trudno. Zdarzają się takie złe rzeczy, ja tego nie bagatelizuję, ale tutaj też bym trochę z Bartkiem polemizował. Powiedziałeś, że państwo nie działa w najważniejszych sferach. Myślę, że państwo działa. Szkoły działają, służba zdrowia działa, w armii jest mniej więcej spokojnie. Policja. On mówił o tym, gdzie jest twarda władza. Sądownictwo, Znaczy, parlament. sądownictwo, No tak. sądownictwo rzeczywiście, sądy działają, tylko akurat No, Sąd Najwyższy ma znaczy, problem, bo no ale jest to zdekonstruowany, prawda? najważniejszy sąd konstytucyjny No też nie tak. działa. No tak, ale bez tego, znaczy, wiesz, Dyplomacja działa problem polega na o tym, tyle, o ile, bo prezydent ma prawo że weta i za chwilę może zablokować wszelkie zmiany. PiS korzysta z tego, że te kryzysy, które wywołuje, i to jest bardzo typowe dla populistów, że one
w pierwszej fazie, ale dość długiej, dotykają głównie elity. Prawda? Bo one dotykają parlamentu, nas stawiają w takiej sytuacji, właściwie nie wiemy teraz, co mówić, prawda? Czy ta izba wydała wyrok, czy tam oni się zebrali? Nie, nie wydała. Tak, prawda? Nie, nie ale wydała. Widzę na przykład na portalach, kilku czołowych portalach, takie tytuły: Sąd Najwyższy zdecydował. No, no, sąd... To głupi media worker napisał. Sorry, no, tak, no. Ale to my mamy kłopot z tym, no. Prawda? Natomiast zwykli ludzie, no nic się strasznego nie dzieje i z tego korzystają populiści, jakby próbując skolonizować te główne ośrodki. Ale najpierw, czy za to dzianie się dwóch władzy, momentami trójwe władzy, poświęcy winę ponosi tylko PiS, czy nowa władza też? I w jakim zakresie, w jakim aspekcie? Znaczy, ja rozdzielać te winy to może jeszcze za szybko, za wcześnie, ale chcę powiedzieć o tym chaosie, na który Bartek zwrócił uwagę, że ja łapię się na tym, od rana słuchałem Tok FM-u i ludzie dzwonią do Tok FM-u. I ludzie się gubią w tym chaosie. Po prostu nie wiedzą. Można mi mówić, że ten KRS jest nieważny, że neosędziowie nie wydają wyroku, że TSUE i tak dalej, ale za chwilę znowu ten prowadzący się gubi i mówi, no a co my zrobimy, jak ten wyrok w sprawie Wąsika, znaczy ten uchylenie immunitetu zostało zawieszone, no to jak teraz Hołownia może z tego wyjść? Czy na brutalnie? Jak może? Brutalnie? Czy po prostu zamknąć te wszystkie drzwi i nie wpuszczać? Ale wiecie, jak to w ogóle przebiegło? Sędzia Izby Pracy, która jest w większości obsadzona prawidłowymi sędziami, sędzia był neosędzią, dostał tą sprawę. Trafiła na niego. I, tak, trafiła na niego i przekazał ją jednoosobowo, nielegalnie, niezgodnie z prawem, przekazał go do Izby tej kontroli nadzwyczajnej, która jest nielegalna. I on nie miał prawa przekazać tej sprawy do Izby, która nie miała prawa i żadnego umocowania, żeby w ogóle decydować na temat Wąsika, czy on stracił mandat, czy nie stracił mandat. Całej sprawy po prostu nie ma. Kaczyński lubił mówić, że coś jest non est, nie występuje. To jest właśnie ten przypadek, to kiedy prawie. Coś znaczy, nie miało miejsca. To było non est, nie? No. Ale wiecie, co też mi się wydaje, że... Bo próbujemy, zachęcasz nas, żebyśmy podsumowywali, prawda? A myślę, że to w ogóle nie jest ten moment. Tak. I że jesteśmy strasznie daleko od jakiegokolwiek podsumowania. Ja mam pewne podejrzenia, ale zadzwoniłem w związku ze sprawą Wąsika i Kamińskiego do najmądrzejszej prawniczki w Polsce, a ona, żeby chcąc ją zaprosić do radia, nie powiem. W sensie Przyłębska plus kotlet, tak? Nie. Najmądrzejsza, nie najgłupsza. I ona powiedziała, w trakcie meczu nie komentuje. No tak, no i tak? Słusznie. I teraz, no. Ale trudno jest się powstrzymać, no to taką mamy robotę. Z tym, że moje przypuszczenie jest takie, że trochę także my wpuściliśmy nową władzę, obóz nowej władzy, w takie poczucie, że oni muszą już, że jak jutro tego nie zrobią, to w ogóle ten. A mi się wydaje, że rozsądniej by było mówić, cytować Leszka Millera, że mężczyznę ocenia się po tym, jak kończy. I ku czemu to prowadzi? Myślę, że ten nadmierny pośpiech, który społeczeństwo wymusiło, ma negatywne skutki. Ale to tutaj nie było. Tu mamy wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie, Sądu Apelacyjnego, który drugiej instancji, który uznał, że panowie Wąsik i Kamiński są przestępcami i muszą iść na 2 lata do więzienia. I tutaj nie ma żadnego pośpiechu. No, też nie może być takiej sytuacji, że jest wyrok, który de facto z tych ludzi pozbawia prawa zasiadania w parlamencie, że marszałek będzie teraz się zastanawiał, żeby się nie śpieszyć. No, tutaj trzeba było działać. Ja się z tym zgadzam. No to jak prokurator, sąd, marszałek... Może gdyby Hołownia pomyślał 3 minuty, albo 3 dni. I to by zamiast wydawać postanowienie, wydałby tylko ogłoszenie. Ponieważ, jak słusznie zauważyłeś, to jest de jure. No, dokładnie. Tak, to nie była jego decyzja. A przez to, że wydał postanowienie, wpadł w tryb przysługujący postanowieniom. No ale to sprawa, tak? Sprawa tak czy owak jest jasna. Jest, ale to właśnie teraz przestaje być jasna, bo masz 5 sądów najwyższych, 16 sędziów o niewiadomym statusie. Oraz on czeka na wyjaśnienie sądu, tak, pracy, żeby mu przysłali. Tak jest. No i zaczęła się procedura, tak, to prawda. Ale to musi się przewalić. A czy on chce sprawę załatwić, czy chce rozmiękczyć teraz?
Nie, no chcę załatwić, moim zdaniem. Tak? Nie, czy rozmiękczenia? Nie ma żadnych symptomów, że ktoś nie ma wyjścia, tylko teraz znalazł się w trudniejszej sytuacji, bo ma kontrargumenty, których nie było. Znaczy, ja mam jeden argument zasadniczy, z którym się musi zmierzyć niestety, jest taki, że na panów Wąsika i Kamińskiego głosowały tysiące polskich obywateli. I ich głosów no, nie można uznać za, nie wiem, niebyłych, nieważnych. Tak. To są także obywatele tego kraju i, no, i trzeba do ich wyboru podchodzić z szacunkiem i to, że głosowali na ludzi, no, którym byśmy prawdopodobnie ręki nie podali, no to z tym się trzeba pogodzić. Znaczy, powiem szczerze, tu jest rzecz, która we mnie od początku budziła i nawet pisałem o tym niepokój, to znaczy ten przepis mówiący, że człowiek skazany nie może być posłem. To mi się wydaje jest trudne konstytucyjnie bardzo, i także w sensie logiki demokracji, no bo mamy przecież setki tysięcy skazanych i oni wszyscy są nagle wyłączeni z praw wyborczych. Dlaczego we Włoszech może nawet w więzieniu przebywać urzędujący senator, prawda? A w Polsce nie może. Znaczy, mi się wydaje, że to jest bardzo poważna kwestia i naprawdę do przemyślenia, bo co się stanie, jak Tusk przekroczy prędkość i zostanie skazany. No, ale przekroczenie prędkości nie zostaje skazany. No. To zależy tam, prawda? Co z filozofią? Jak dalej operować? Bo już rozmawiam z prawnikami, niektórzy są zniecierpliwieni, że za wolne, że to było... No ja też jestem zniecierpliwiony. Ja też uważam, że nie wiem, okupacja Placu Powstańców, tak? Czy to, że dano Antoniemu Macierewiczowi czas na szerogęczenie się w tej siedzibie komisji. Że może trzeba było wejść tam po prostu na siłę, wyciągnąć ich, zastosować prawo. Władza ma prawo stosować prawo, tak? Stosować przemoc, kiedy proporcjonalnie, trzeba. I proporcjonalnie. No i to właśnie jest pytanie, takie, ja mam takie osobiste odczucie jako obywatel, potrzebę może jakiegoś nawet, nie wiem, rewanżu, odwetu, tak, to wam teraz też pokażemy, ale gdy pomyślę faktycznie na trzeźwo, na spokojnie, to niepotrzebne nam są zdjęcia wyciąganego Macierewicza z komisji, czy Adamczyka z Pereirą wyciąganych z TVP. Ale bardzo ważny tekst Bartek napisał, co się stało z moim krajem. Taki malutki dzisiaj, tekst. Tak, na dwójkę. Tak? Na dwójkę. I mi się wydaje, że to jest poważne pytanie, bo to, że wskazałeś tam na jedną bardzo ważną rzecz, tą erupcję nienawiści, tak? Ale w ogóle rozhisteryzowanie, tak? Mówi jakaś przebrzmiała gwiazda kabaretu, mówi ewidentną głupotę w jednej ze stacji telewizyjnej. On to powiedział dużo łagodniej niż jest komentowany. Nie, tak to powiedział. Powiedział, mam tutaj głupi żart. Nie, okrutny żart. Powiem okrutny żart. To tak, ale on potem podobno, okej, okay, no. Tak. Nie zgadzam się. No nie, zajmujmy się. Cała Polska się nakręca na ten temat. Ile osób się jeszcze nie zdążyło w tej sprawie wypowiedzieć? A to naprawdę jest kompletna duperela. Tu się dzieją fantastyczne rzeczy. Odchodzą idioci z funkcji kuratorów na przykład. Tak? Znaczy, wiesz, o tym tak, warto rozmawiać. Ja się nie mieć rasistowską, homofobiczną, faszystowską Fox News w naszym wydaniu, ale to przestanie być zabawne. Spokojmy się, my ich napędzamy. Następnego dnia król potem jak ale król powiedział gorszą rzecz. Powiedział gorszą rzecz. Dużo gorszą. Tak, a Jakubik powiedział o... ale jako nazwa ludzi odpada. Słuchaj, mamy koszmarny problem z polityką migracyjną w tym kraju. To jest rzecz, którą Polska musi rozwiązać i wszystkim trzeba zmienić paradygmat. Ja się absolutnie zgadzam. Ale zobacz, jaka się tworzy wokół tego obudowa. Dlatego się też oburzałem, jak kiedyś Donald Tusk mówił islamski tamte. To są złe rzeczy. Ale nie, to nie jest naprawdę najważniejsze w tej chwili, żeby o tym tyle gadać. Wiesz, jest ważne, bardzo ważne. My musimy wszystkim bronić języka debaty. Bronić tego, żebyśmy debatowali. Ale poza tym to jest... Ale też temperatury. Powaga. Słuchaj, ale się robi taka obsceniczność i wulgaryzm polityczny. I tak wchodzi na takie pola zarażone i tworzy nowe pola zarażone. Przecież te obozy, te Auschwitz i tak dalej, no to jest przerażające. Jesteśmy inteligentni. Ale nie bo celowościowo. Co z tego wynika? Co my w ten sposób uzyskujemy? Zero. Albo nieprawda. Dlaczego? Nieprawda. Zero. Bardzo dużo, bo stoimy na gruncie naszych zasad, że po pierwsze Auschwitz się nie dotyka, po drugie w mediach nie ma miejsca na rasizm i na ksenofobię, po trzecie w polityce tego języka nie ma. I to ale jest właśnie jest. No właśnie nie może. Ale nie może. Ale ja się zgadzam. Wiesz, no to trzeba w ten sposób tego nie rugujesz.
Słuchaj, ja pamiętam... Przeciwnie, oni się zobaczą, że i będą jeździli po Polsce z tym programem. Nie będą. Nie będą. Znaczy, nie, bo to jest sprawa dla prokuratora, a nie dla dziennikarzy. Słuchajcie, a może... Być może. Ja nie jestem zaprawdzony. Jeszcze stanowczości. Dygresja. Może oni po prostu w tej nieszczęsnej republice wiedzą, że ich elektorat nie chce pierniczenia, przepraszam, o konserwatyzmie, wartościach, tradycji, tylko chcę przekręcenia śruby, chamskiej jazdy po prostu. Oni sami nie wiedzą, czego chcą, moim zdaniem. Oni są w stanie rozpadu. Konferencja prasowa Jarosława Kaczyńskiego, wczorajsza, pokazała, jaki jest stan po prostu PiS-u. Zupełne oderwanie od rzeczywistości, nieświadomość tego, co się dzieje wokół, dlaczego wybory PiS przegra, dlaczego PiS traci władzę, dlaczego musimy oddawać i przerażenie tym, co się jeszcze może stać. Nie pocieszaj się za bardzo, bo nie chcę... z drugiej strony są zupełnie nowe energie w tym ruchu, prawda? Masz Czarnka, który prawdopodobnie będzie liderem, został szefem tego komitetu jakiegoś. A ja nie mówię, że to jest dla mnie dobre, tylko to jest niebezpieczne. To nie jest, bo jak widzisz tego Kaczyńskiego, który ledwie mówi i właściwie nie myśli, to widzisz, że on właściwie już nie myśli, to myślisz sobie, no to już papa, poszło. Nie, tam pod spodem rośnie coś bardzo poważnego. Ale czy myślisz, że zagrożenie... Naprawdę wyjawia... faszystowskiego, tak, nie, to... i dynamicznego, energetycznego. Słuchaj, z faszyzmem... To się okaże, nie to się okaże. Się Wiesiowi do końca. Tak, właśnie, bo mamy dwie uwagi. Pierwsza, co do tego zniecierpliwienia, które manifestujesz, a ja się dołączam, i takiego niepokoju, że może za wolno to idzie, za mało stanowczo. Akurat tutaj jechałem, jak Roman Giertych wystąpił w telewizji i powiedział, że będzie namawiał kolegów na najbliższym posiedzeniu do większej stanowczości. I w dziennikach kanału, no, co taka to jest znaczy? Jego rola. Co to znaczy? A on mówi, na przykład nie wpuszczać sędziów do KRS-u. Zamknąć drzwi. Czyli zdecydowane ruchy takie. Zamknąć budynki. Budynki zajęte przez okupantów. Słuchaj, wie się, po 33 latach przyspieszenie ma być skierowane przeciwko Kaczyńskiemu. Tak, ani wymyślone brzmi. A druga uwaga co do Kaczyńskiego i tego nurtu gorących w PiS-ie, to ja na tym etapie nie bardzo wierzę. Ja uważam, że 11 stycznia to będzie kompromitująca impreza. Między innymi i przede wszystkim dlatego, że idzie tak pod fałszywymi hasłami, które są tak sfalsyfikowane, że nawet ten ogłupiały elektorat w tej części, której się dało ogłupić, on tego nie może przyjąć. Bo, nie zgadzam się całkowicie. Bo ten marsz milionerów to jest porażające trafne sformułowanie Tuska. Chciałbym, żebyś miał rację, ale wydaje mi się, że obrazki ewentualnie interweniującej policji, a będą próbowali ci pseudodemokraci to sprowokować i rozruby w Sejmie, może być po pierwsze pogłębić wrażenie chaosu. I będzie chaos, ale ja bym chciał, żeby Polska zobaczyła, co to jest za siła. Proszę bardzo, niech Czarnek pokaże się jako prawdziwy polski patriota w sposób, jaki potrafi. Problem PiS-u i jego siła brała się stąd, że on się potrafi przebierać za partię lewicową, za partię proeuropejską, ostrożną, ale proeuropejską, za partię środka, dla obywateli, którzy są właściwie politycznie umiarkowani albo politycznie pasywni. Jeżeli oni teraz staną po stronie naprawdę skrajnej prawicy, tak, upodobnią się ich zachowaniem i programowo do takiego mainstreamu radykałów europejskich, to myślę, że w Polsce już nigdy nie będę. Dobra, poczekaj, to a propos tego, co powiedziałeś, czy Kaczyński to jest sklerotyczny dziad, czy Neron in waiting? Nie wiem, moim zdaniem znaczy to pierwsza odpowiedź, aczkolwiek nie chciałbym tej nikomu wieku przypisywać, bo to trochę nie uprzejmie. Ale to nie wynika z wieku, tylko ze stanu mentalno-emocjonalnego, moim zdaniem. I przypominam sobie, przepraszam, ja to powiem, że jak nasz obóz straci władzę, też był bardzo długo kompletnie pogubiony i tak dalej. To jest bardzo trudne intelektualnie i emocjonalnie doświadczenie. Jak się jest w tak złym stanie ogólnym jak Jarosław Kaczyński, no to człowiek się zapada wtedy. Tak, ale tego się można było przygotować też. To prawda. Natomiast nie lekceważyłbym, to co Bartek mówisz, słyszałem w odniesieniu do Donalda Trumpa jakieś 2-3 lata temu, to nie zawsze się sprawdzają takie prognozy. Trochę się boję, że zważywszy na różne problemy, takie na przykład przegrywanie wojny w Ukrainie, ale nie tylko, które będą nas bardzo obciążały, mamy wielkie ciężary do dźwignięcia,
że no, taki Czarnek może stać się... Znaczy łatwo tą łódkę, jeszcze jeśli nie zatopić, to rozbujać. Znaczy powiedzieć ludziom, że może nie jest, mówię teraz, cytuję hipotetycznego Czarnka, może nie jesteśmy fajni, ale zobaczcie, co robią ci bandyci. A miało być lepiej. Od Tuska. Prawda? I wydaje mi się, że naprawdę trzeba być bardzo ostrożnym i najważniejsza rzecz, której ja bym się próbował robić i najtrudniejsza, to gaszenie emocji. Bo na wysokich emocjach zawsze antydemokratyczne siły wybuchają. To TVP teraz ci się podoba, tak? Bo z tego paragrafu się wiąże znaczy, chyba mówisz dobrze. Mówisz o nowym TVP Info, o którym znaczy, tak. Naszych kolegów napisał, że pan profesor Matczak napisał, że jest za mało populistyczny. Ja też mam wrażenie, że tam nie ma temperatury. Nie ma. I różne rzeczy są tu prawda. Ale może tak trzeba. Bo to jest taka telewizja, słuchajcie, po niemiecku robiona publiczna. Zna niemieckie media, jak się włącza wiadomości ARD, to faktycznie są tak od razu się usypiasz. Tak, wszystko jest tak, jak trzeba. Ja to prawie, że TVP, czy TVP Wolun, tak? Wiesz, ja wolę brytyjski, prawda, gdzie jest temperatura. Czy amerykański, tak. No, PBS oczywiście, tak. No, to jest fantastyczna stacja. Ale to już jest dla intelektualistów stacja. Słuchaj, ale ona ma, to właśnie ta telewizja ma uspokajać tych ludzi, którzy właśnie chcieliby iść na odsiecz prezesowi. I uważasz, że uspokoi? Czy... Nie. Myślę, że tak. Myślę, że tak, bo ona miała bardzo duży wpływ jednak na... Od namiętnych. Oni poszli do Republiki. Ja się zgadzam, że ja wolę nudną niż nawet po naszej stronie, a bardzo gorącą, bo boję się takiej histerii też po naszej stronie, bo to bardzo łatwo w to wpaść. No. Już nerwy, to Boga, zaraz. Tak. Biorą nas już. Do mnie dzwonił człowiek, jakiś bardzo poważny pan w naszym wieku, tak, no przepraszam, do ciebie starszy trochę, Bartek, pewnie. I czy tego 11 to będzie koniec, czy oni spalą Warszawę i zdobędą Sejm? Ludzie już się nakręcają. Po co? Mamy tyle fajnych rzeczy do zrobienia. No, ale słuchaj, myśmy takie rzeczy jeszcze nie przeżywali w sumie. Nie przeżywaliśmy. Odzyskanie, bo zdobycie władzy w ogóle nie przeżywało. Ja. No, to jest różnica, 89 rok. No to nie było w taki sposób przecież. Ale generalnie no, byliśmy bardzo ostrożni. No tak. Byliśmy bardzo. Ale nic się nie stało, nie było, przekazanie władzy było pokojowe. Prezydent był odprawdy odpowiedzialny wtedy. Nieporównywalne sytuacje. No. Tak. Poważni ludzie byli tak. Po drugiej stronie. Ale byliśmy, wiesz, bardzo ostrożni. Przejęcie telewizji zajęło nam kilka miesięcy. Tak? Ale bezkolizyjnie. Dzięki temu w dużej mierze bezkolizyjnie. A ja myślę, że dlatego, że oni nie chcieli jej bronić po prostu. Tak, to też jest prawda, że ci są dużo gorsi, a czy bez porównania gorsi od komuny. Natomiast faktem jest, że widać efekty odcięcia ich od TVP Info, włączenia propagandy. I to jest to, co ich najbardziej w tej chwili nakręca, że jeszcze jest jakaś stara emocja w ich elektoracie, ale za chwilę jej nie będzie, bo się sama wypali. I Republika nie wypełni tego, co dawało im TVP. No, Republika nie zapewni. Technicznie nie ma nawet. Technicznie, tak. Finansowo oni też się nie będą w stanie utrzymać bez wsparcia. Parę takich pieczakowych występów i wszyscy reklamodawcy uciekną. Wiecie co, to też jest systemowo bardzo niebezpieczne. To znaczy prawo prasowe wprost zabrania uzależniania reklamy od treści programowych. I moim zdaniem to jest naprawdę systemowo bardzo niebezpieczne, bo w razie, gdyby znowu nastąpiła zmiana, to prywatny biznes przewróci się w drugą stronę. Nie możesz, ja jedną stację, nie możesz, tak się właśnie przewraca. Nie możesz, to jest bardzo źle. Korporacji typu IKEA zmusić, żeby sponsorowała homofobiczne, rasistowskie treści. Znaczy, myślę, że do pewnego stopnia oczywiście macie rację, ale jeżeli to pójdzie daleko, to jest niebezpieczne systemowo. Ale ja nie mam nic przeciwko temu, żeby w Polsce była konserwatywna telewizja, żeby były media konserwatywne, tylko właśnie dokładnie. No nie, po co ten Pietrzak mówił o tym Auschwitz? Po co ten... Jak but po prostu. Dlatego, że oni tak identyfikują emocje swoich odbiorców. Tak, ale tu siedzi po drugiej stronie siedzi... Oni wiedzą, że nas spokojnie to tam ci nie kupią. Ale tam była prowadząca tą rozmowę, która powinna była natychmiast zareagować. Powiedzieć, panie Janie, to jest... Pani zareagowała. No ja rozumiem pana żart, bo pan ma tutaj doświadczenie osobiste. Ona jest z Gazety Polskiej, więc...
Więc nie reaguje. Bo to jakie masz doświadczenie osobiste? No bo, z Holokaustem czy z... Pietrzakowi rodzina została zabita przez Niemców podczas II wojny światowej, ergo on może dzisiaj mówić, że... To jest powód, żeby relatywizować. To jest tak głupie, że ja tego nie mogę zrozumieć, przepraszam. No tak, ale to też w PRL-u było takim jego, prawda, że syn pułku, że coś tam. Pułkosyn. Tylko wiecie, najśmieszniejsze jest to, że oni mówią, że Sienkiewicz jest pułkownikiem, podpułkownikiem UOP i pułkownik Sienkiewicz. Teraz spojrzymy na tą galerię tych ludzi, którzy plują. No to porucznik Ludowego Wojska Polskiego Pietrzak, chorąży Ludowego Wojska Polskiego. Może mu stopnia zazdroszczą. No, Sekretarz KC Marek Król. No. Tak. Dobrze, słuchajcie, czy nowa władza co do zasady powinna iść na Sienkiewicza, czy jakoś na miękko? Można mieć, że Sienkiewicz przynajmniej był skuteczny. Oceniamy realną telewizję, a nie jakiś zamysł, pomysł. Oceniamy program, który miliony Polaków mogą oglądać już od jakiegoś czasu. A nie ma certolenia, a się niezależnie od tych bandziorów, którzy mogą oglądać, ale nie chcą oglądać i nie włączają tego info. Ono bardzo straciło widzów. Więc to też jest dość taka, to może się okazać, że to wydmuszka, prawda? Ale może odbudują widownię. Znowu jesteśmy w trakcie meczu. Jesteśmy w trakcie meczu, tak? Natomiast mi się wydaje, że naprawdę ważny jest koniec meczu. I nie wiem, jaki plan ma Sienkiewicz. Na razie widzę rzecz taką. Ogromna widownia przepłynęła z Info bardzo szybko do Republiki i Republika stała się drugą stacją informacyjną w Polsce. Czy o to nam chodziło? Ale mnie nie. Ale czy to jest trwałe? Może Bartek ma rację, że jest nietrwałe. A może jest trwałe, bo jak powstawał Fox, pamiętam, to też wszyscy mówili, o to się nie utrzyma. I spokojnie. I się kurde trzyma na ludzi, niestety. Więc to niestety nie jest takie pewne. Ja dlatego bardzo łagodnie staram się nie pisać o Sienkiewiczu, bo nie wiem, czy on robi dobrze, bo nie wiem, co chce zrobić. Chociaż jest to różnica w interpretacji wolności słowa. W Ameryce i w Europie jest oczywiście taka, że Pietrzakowi jest trudniej tutaj niż Tuckerowi Carsonowi, który wygadywał takie rzeczy, jak wygadywał. Ale jeżeli Trump dojdzie do władzy, to presja amerykańska może chronić takich ludzi jak Pietrzak. Nie akurat w tej sprawie, prawda? Nie mówię akurat o odżarty z Auschwitz, raczej nie, ale w innych sprawach. Słuchajcie, to jest bardzo trudny mecz, naprawdę. Proszę, a propos tej metafora, według mnie kulawa. Znaczy, rozczula mnie to, że ty posługujesz się metaforą z Leszka Millera, ale według mnie ta jest nie na miejscu. Według mnie tu mężczyznę poznaje się na początku. Czy wybiegasz na boisko, żeby wklepać, mówiąc językiem piłkarskim, przeciwnikowi, wygrać mecz i turniej, czy po to, żeby zdobyć nagrodę fair play? I jak fair play, to okej, ale zapomnij o pokonaniu bandytów. Pamiętaj, państwo musi być praworządne. To jest państwo prawa, państwo demokratyczne. Wiesz, najprościej byłoby oczywiście użyć rozwiązań radykalnych, ale demokraci to nie jest PiS. Nie możemy stosować metod pisowskich do przejmowania instytucji. A to, co Wiesław, cytując Giertycha, żeby zamykamy ten KRS. KRS jest nielegalny. No, KRS jest, to nie jest problem. KRS jest nielegalny, to jest poza dyskusją. Ale masz problem z Trybunałem Konstytucyjnym. Państwo prawa polega na tym, że ktoś musi stwierdzić, że on jest nielegalny. Co jest Tak jest. No i się zaczyna jazda. I musisz implementować ten wyrok. A oni muszą powiedzieć, oni mogą powiedzieć, przepraszam, w dupie to mamy, nie? No to, znaczy, no i powiedzą tak trzeba, że mają to w dupie. Oni to wszystko mają w dupie. Generalnie Kaczyński ma nawet w dupie to, co pokazuje jego poseł główny na sali sejmowej. To do tego też trzeba przywyknąć. Jest jedna możliwość wzięcia ich po prostu na przeczekanie tak. Głodem. No ileż zasobów może być w tym bunkrze na Placu Powstańców, żeby ci trzej panowie się... Tam parę miliardów schowali chłopaki. No. Nie w tym bunkrze, w różnych innych miejscach. Plus hotel Warszawa jest za ścianą. W różnych innych miejscach. No dobrze, no a z drugiej strony można działać systematycznie, powoli, krok po kroku. Jak Amerykanie zdobywali wyspy na Pacyfiku. Z jednej wysepki na drugą. Na drugą, tak. I potem do Japonii. Dobra, właśnie, czy widzicie coś, co określilibyście jako pomysł Tuska? Jak on chciałby odpowiedzieć na dylemat leninowski, co robić? Znaczy, bo nie uklęni, jak znam jego temperament, to myślę, że jego cierpliwość też nie jest zbiornikiem nieograniczonym. Jak miał go identyfikować dzisiaj, tak jak go czytam, to mnie się wydaje, że on jest bliski
waszych poglądów, że on cierpliwie, on mówi, karawana jedzie, psy szczekają, a my swoje musimy robić. Nie denerwować się, robić. Stanowczo. A z drugiej strony musi wiedzieć, że trzeba ich, cudzysłów, politycznie zatłuc, nie? Wiesz, no, problem też trochę polega na kompetencji, to znaczy, no, czy na przykład nie można było od razu pójść w wariant likwidacyjny, który jest prawnie dużo bezpieczniejszy od poprzedniego wariantu. Ja myślę, że Donald Tusk wie, że ma ograniczony zasób ludzki, kompetencyjny. I to jest jego ta świadomość, którą miał już, kiedy jechał do Brukseli i tak lata temu. Ale myślę, że cały czas nie zrobił jednej rzeczy, którą zapowiada, to znaczy nie uruchomił procesu społecznego budowania demokracji. Powiedział taką bardzo ciekawą rzecz, ale myśli o tym. Są takie są przebłyski, jak na przykład mówi, lasy muszą być pod kontrolą społeczną, to nie może być korporacyjne. I tutaj akurat widzicie, tak? Zaczyna coś się dziać. Tak, ale tych dyscyplin, w których warto to zrobić, jest pewnie kilkanaście, które moglibyśmy wskazać. I teraz myślę, że gdyby... To się nazywa szachy symultanicznie, musi grać na wszystkich stołach jednocześnie. Gdyby ta władza zaczęła uruchamiać te procesy w różnych dziedzinach, w oświacie, w mediach, w służbie zdrowia i tak dalej, to o tym byśmy dziś rozmawiali. Wiesz, a nie o tym, że są jakieś potknięcia mniejsze czy większe, bo jeżeli ma coś dobrego z tej władzy być, to się musi narodzić. Proszę, mówiliśmy o emocji politycznej, o społecznej elektoratu PiS-u. A jak jesteście w stanie rozczytać emocje społeczne po stronie byłej opozycji, obecnej władzy, ludzi wspierających Tuska, rząd? Znaczy, pytasz o nas, tak? Tak? No, ja się spotykam... Że szybciej ostrzej, nie? Szybciej ostrzej, ale też jakiś kredyt zaufania i kredyt... taki dawany tej władzy. Czy to była metafora, słuchajcie, z czasów Solidarności? Kto z dyskusji, jak ktoś mówi ostrzej, odpowiedź brzmiała mądrzej. No było tak, no, tak. Tak, trzeba, to jest chyba dobre podsumowanie tej całej naszej dyskusji, że trzeba działać mądrze. I lwem i lisem, po makiawelicznemu być może. Natomiast ja też nie wyczuwam jakiegoś, nie wiem, spadku, rozczarowania. Nie. Problem jest taki, że codziennie dzieje się coś nowego. Myśmy chcieli takiej Polski, która byłaby krajem spokojnym, która byłaby krajem, w której budzisz się rano i wiesz, że państwo nie zacznie się trząść. Tak? A to nieprędko będzie. A to niestety nieprędko. Dobra, a to jeszcze jedno, wiesz, że dzisiaj słyszałem takie krótkie raporty z dwóch ministerstw, że ile się tam dzieje w środku. Tak. Tam są audyty, oni sobie dali, to tu im dał termin, do końca stycznia. Krajowy Zarząd Nieruchomości. Więc tak? Właśnie. 3 domy, 20 samochodów, gigantyczne umowy. Te instytucje, to czytane, wiesz, policzenie tych pieniędzy, a to jeszcze miesiąc. Co według was jest społeczną miarą, papierkiem lakmusowym skuteczności tej ekipy, kiedy po czym ludzie po naszej stronie uznają, że już jest okej, że została robota w głównych zrębach wykonana, co dla nich jest takim punktem rozpoznawczym? Jeżeli faktycznie Wąsik z Kamińskim wylądują chociaż na jeden dzień w więzieniu, to będzie taki dowód, że władza dostarcza tego, do czego się zobowiązała, ale Polska jest tak przeorana moralnie, instytucjonalnie, jeśli chodzi o praworządność, jeśli chodzi o skuteczność w ogóle władzy, że to jest jak odbudowa Warszawy po trochu. No, ja nie jestem z Warszawy, nie żyłem w tych czasach, ale też wyobrażam sobie, że to trzeba było 30 lat czekać, żeby to miasto zaczęło jakoś wyglądać, żeby tych bliz już... A zamek, tak, zamek jeszcze 30, żeby zacząć budować. Nie? Więc to jest pokoleniowe chyba zadanie. I to też nie ma co oczekiwać. A jeszcze jedno, czy operacja może się zacząć odzyskiwania różnych sfer życia, może zakończyć się sukcesem? I jak długo Duda jest w Pałacu Prezydenckim? Czy to z założenia musimy skuteczność odłożyć o półtora roku? Ja myślę, że Duda jest potrzebny do tego. Bo on jest takim pięknym antywzorem polityka, antywzorem intelektu, wyczucia, sprawczości politycznej, suwerenności politycznej, że on jest tutaj potrzebny jako taka negatywna figura, że zawsze społeczeństwo może zobaczyć, no tak, możemy tutaj narzekać, ale przecież a to nie jest zbyt, może być gorzej. Niezbyt subtelne i wyrafinowane
kombinowanie teraz? Dlaczego? Że teraz Duda jako antyteza polityka jest akuszerem procesu zmian politycznych. Ja to rozumiem, że to jest, wiesz, wykorzystanie jako faktu. Tak? Wykorzystanie tak. faktu, który jest niezbywalny. No, on jest niezbywalny i teraz go trzeba tak wykorzystać wszystkie jego cechy, żeby go osłabiać w oczach elektoratu. On się sam osłabia, ale nie odpuszczasz mu tutaj. Jeszcze jedna rzecz do Jacka. Powiedziałeś, że być może mało jest kwalifikacji w tej ekipie, prawda? Że to tej kompetencji. Tak? Ja się zastanawiam właśnie, jaka jest kompetencja taka immanentna, wewnętrzna, taka wypracowana w Tusku. Mnie się wydaje, że on ma kompetencję polityczną dalekosiężną. Ja sądzę, że on jest bardzo wieloinstrumentalny. Wracam do Millera od razu, ale powiedziałbym tak. Jedna polityczka w Polsce przez lata studiowała organizację systemu służby zdrowia. Joanna Mucha została wiceministrą w edukacji, o której nie ma pojęcia. I to są rzeczy, które mnie niepokoją. Być może jakieś względy decydowały, ale no, wiesz, ministrem zdrowia... Tusk powiedział jasno, że potrzebuje kogoś, kto jest dobry w Excelu, w pieniądzach i licząc tak. w miliardy. Doktorat z ekonomii, który ma Mucha, dowodzi, że potrafi liczyć do 4 przynajmniej, tak? A na razie liczyła w sporcie. Ale nie. Leszczyna do sportu... Leszczyna Świętokrzyskiej. Pani Leszczyna przez ostatnie 2 lata przygotowywała się do posady ministra finansów. Być może wybór jest lepszy, ja nie kwestionuję tego, ale jest kompletnie niegotowa do posady ministra zdrowia. Ale skąd jest niegotowa? No. Z tego, że nie jest w stanie do dziś powołać wiceministrów. Tak? Znaczy, wszyscy ministrowie są gotowi, tylko gdzieś tam w KPRM jest problem. No ja słyszałem, że jest kwas w Platformie, że zostawiła jednego pisowca, no tak? To jest prawo. Mi się wydaje, że tu być może za tym stoi, nie chcę powiedzieć, bo nie jest za wcześnie, żeby oceniać. Być może za tym stoi jakaś myśl strategiczna. Nie wykluczam. Ale jeżeli nie, to są niepokojące symptomy. Jeżeli się tego typu kompetencje trwoni. Ale to jest kompetencje naturalne. Znaczy, oglądałem tworzenie rządów w Niemczech, 4, i też się tam zdarzało, że facet, który był specjalistą od spraw, na przykład obecny minister rolnictwa w Niemczech, Cem Özdemir, no, był specjalistą od polityki zagranicznej, a jest rzucony na odcinek rolnictwa. No taka jest polityka. Ale tutaj to jest zasada, która idzie przez wszystkie resorty, tak? Więc no, tam to może być metoda, a może być błąd. Wiecie, mówiło się w 1989, że trwa w Polsce operacja robienia z zupy rybnej ryb i nieodwracalny i zwykły, niepowtarzalny proces odbudowy, zbudowy z kapitalizmu i wolnego rynku z komuny. Może dzisiaj znowu jest wielka operacja, właściwie też chyba niepowtarzalna za bardzo w skali świata, odbudowy demokracji po autorytaryzmie. Znaczy to populizmie. Kluczowe jest to, że tego nie zrobi rząd Tuska. Nawet miał kurczę samych noblistów w tych ministerstwach. To nie jest zadanie tylko właśnie dla rządu. To jest zadanie dla społeczeństwa. To prawda. I społeczeństwo pokazało swoją gigantyczną siłę 15 października. Społeczeństwo obywatelskie. To, czego my nie mieliśmy przez lata. Tak? Skrystalizowane, silne, ale ono teraz nie może niestety odłożyć swoich zbroi do szafy. A może założenie... Ale też nie jest zaproszony do niczego. A może to... I to jest taki deficyt, który ja na przykład bardzo czuję, że ci ludzie, którzy przez 8 lat rzeczywiście poświęcili życie... Może to 11 października w jakimś... Listycznia będzie w jakimś sensie potrzebny jako... Ale nie są pytani o zdanie. Ale oni mają swoje struktury, kod dalej działa. Dalej działają instytucje prawnicze, dalej instytucje artystów, towarzystwo dziennikarskie też dalej działa. No kto nam broni zabierać głos, domagać się? Przecież można się umówić z posłami na spotkanie, można ich zaprosić, można... No plus samorządowa kampania. Nie chcemy przeszkadzać przecież, no, prawda? Po pierwsze, ale jesteśmy. Wystarczy, że popieramy, nie? Jest ale też nie jesteśmy zaproszeni. To znaczy, mi się wydaje, że w Polsce brakuje, polskiej demokracji brakuje trzeciej izby parlamentu. Prawda? Mówię symbolicznie, nie konstytucyjnie i tak dalej. I że ten, boję się, że słyszę od kolejnych osób taki pewnego rodzaju zawód.
że tyle lat byliśmy potrzebni, a teraz już nie odbierają od nas telefonów. I tego się boję trochę, bo szkoda tej energii. W ogóle tych sygnałów nie widzę, ale weź pod uwagę, że zaczyna się za chwilę kampania samorządowa i całe te wszystkie struktury samorządowe ruszą. Bo będą już ruszają. Rzakowskiemu, jak rozumiem, chodzi ja o to, wiem, że się bardziej zagrożeni, zaangażowani przez lata demokracji. Aktywiści. Mają trochę poczucie, że stali się mięsem. Boję się syndromu Wałęsy trochę, który też, prawda... Niech sieć pan Tadeusz nie zawsze odbierał telefon. A tylko ten tak rozsianego takiego syndromu, no bo nie ma Wałęsy po naszym. Tak. Ale z drugiej strony, no nie można czekać na zaproszenie. No, ci ludzie nauczyli się już tylu rzeczy, tak? I znają się, i wiedzą, jak pisze się wnioski o granty, wiedzą, jak się rozmawia z samorządem, jak się rozmawia z władzą, jak się nie dać policji zastraszyć. A czy słuchajcie, czy Tusk nie jest skazany na powrót trochę do praktyki politycznej Lecha Wałęsy? Czyli z założenia będzie mieć zderzaki za parę miesięcy? Ty dałeś, ty wyczyściłeś swoje, ty swoje. Ty nie dałaś rady. Jedziesz do Brukseli. Zamiana. Jedziesz do Brukseli. Jakieś kontrakty po cichu mogą być, prawda? Że zrobisz swoją robotę, dostaniesz Europę, tak? Ja sobie, to w polityce... Ładnie ci rybło. Tak, ale to w polityce są takie kontrakty przecież racjonalne w jakimś sensie. Nie, ale ja myślę, że raczej aut, jak nie zrobiłeś swojej roboty. No to jest normalne. Pamiętasz, jak mówił Lechu, robicie dobrze, moja chwała, Wy nie robicie źle, wymieniamy zderzaki. No. Znaczy, takie życie, ale zderzaki to zawsze były w polityce. Ale zobacz, te zderzaki, czyli Kaczyńscy, ile nas kosztują. To jest zostawianie takich złych emocji w społeczeństwie jest bardzo groźne. Trzeba z ludźmi delikatnie. Także nie tylko z partnerami, którzy zawodzą, ale też z przeciwnikami. Żeby nie eskalować złej emocji, bo ona zawsze, wcześniej czy później, zło wraca. No ale to właśnie władza zaczęła eskalować złe emocje i teraz mam nadzieję, że też to do nich wróci. No do jednego polityka chyba też już. Myślisz? No, biblijnie to zapachniało. Tak, ale no, ja wierzę w sprawiedliwość. Wierzę w to, że ludzie nie są głupi w Polsce. Spieraliśmy się o to jakieś pół roku temu i chyba stanęło na moim. Tak. No dobra, niech tak będzie. I trzymamy się tej wersji. Dziękuję panowie, dziękuję państwu.